Nie ma co ukrywać, że każdy lubi wygrywać, ale organizatorom imprezy na Rancho Diana w Lesznie chodziło przede wszystkim o integrację dzieci w pełni zdrowych z tymi niepełnosprawnymi. Najlepiej wychodzi to poprzez zabawę, a bieg na Zaborowie wpisał się w klimat imprezy zorganizowanej przez niepubliczną szkołę podstawową Totus Tus. Naszą ideą było nie tylko integracja wewnątrz dzieci niepełnosprawnych, ale żebyśmy wyszli naprzeciw społeczeństwu, żebyśmy integrowali się też ze zdrowymi dziećmi, mniejszymi i większymi. Praca jest tak przygotowana, że nie ma problemu, biegną drogą cały czas, jest dobrze oznakowana, także... To są małe dzieci, to ile kilometrów? Dokładnie bieg jest wkoło zbiornika, czyli niecałe 2 kilometry. Do udziału w biegu i pikniku szkoła Totus Tus zaprosiła zaprzyjaźnione placówki, przedszkole Wesoła Ciuchcia i żłobek Pierwsze Kroczki. W jednym miejscu spotkały się dzieci zdrowe i niepełnosprawne, mogły się wzajemnie poznać i zobaczyć, że choroba nie stanowi przeszkody we wspólnej zabawie. Oswajają się dzieci chore z dziećmi zdrowymi, a dzieci zdrowe oswajają się z zachowaniami dziećmi chorych, bo to, że one inaczej reagują, ciesząc się na przykład na daną sytuację, to nie znaczy, że to jest zła reakcja, tylko muszą się te dzieci zdrowe nauczyć tych reakcji, bo one nie są powszechnie akceptowalne i dlatego taka impreza. Chcemy od najmłodszych lat uczyć dzieci, że są... Każdy jest inny i każdy ma prawo tak samo funkcjonować i tak samo się bawić. Jak widzieliśmy, dobrze bawiły się dzieci, ale uśmiechy nie schodziły z twarzy rodziców, którzy z entuzjazmem podeszli do biegu i pikniku. Jak najbardziej tak. W przeciwnym razie no, o tych dzieciach po prostu się zapomni, a tak będą miały szansę integrować się z takimi zdrowymi dziećmi. Zdrowe dzieci będą miały większą szansę empatii się nauczyć przy takich dzieciach, także pomysł rewelacyjny. Zobacz, tutaj wkoło tego jeziorka, tak, wkoło tego stawku naszego. Widzisz tutaj? Wkoło. I z powrotem wrócimy na start. Na metę praktycznie, nie? Jak tam z formą? Oj, u mnie chyba kiepsko. A u Bartka lepiej, bo oni są wybiegani. Czyli rozumiem, pan biegnie ze synem? Tak, ze synem. I jak w ogóle się panu podoba pomysł takiej imprezy? Pomysł jest super. Fajny taki integracyjny. Zabawa przede wszystkim i myślę, że ze spokojem jak dla nas. Jak ty masz na imię, przepraszam? Bartek, jak tam z twoją formą i z formą taty? Kto lepiej biega, kto szybciej? Kto szybciej biega? Powiedz. Ja? Czyli ty, rozumiem, będziesz dzisiaj tatę ciągnął za sobą, tak? Żeby tata dobiegł do mety.